Siema. Dzisiaj już sobie skończymy fabułkę. Zostały dwa bossy do zrobienia, tak naprawdę szatan i ten ostatni, nie wiem jak on się nazywa. Więc zrobimy sobie, mam nadzieję, że wtedy już odblokują mi się kolejne poziomy hela. No i tam już będzie można farmić, nie? Myślę, że jakiś hel 2-3 jest w zasięgu. No ale to zobaczymy. No i patrzcie co robi ten pet, nie? Tu leżą ory. Ale on się tam na dole na czymś zbugował, nie może tego zebrać i lata tam z powrotem i mi nie zbiera tych orów. Boże, ten pet to jest takie gówno, że... O, szkoda gadać normalnie. Dobra, jest kolejny riftik. Jak będzie dungeon to robię, jak będzie mapka to skip. I jest... O, mapka po prostu. Nie no, to skip, szukam wyjścia i wychodzę, bo... Szkoda czasu. Lepiej zrobić pobułkę i lecieć na wyższe poziomy hela. Tutaj nic ciekawego raczej nie znajdę. O, poleciał jakiś satanik. W sumie to setówka. Tier S, więc może będzie coś warte. Zobaczymy. Oho, skrzynka. Jakieś mini busiki chyba. Nie wyglądały jakby były jakieś mega trudne. Zobaczymy, czy coś poleci z tego. Tips Bank. I jakieś tutaj jeszcze czarmy. Dobra, pozbieram to wszystko, bo to zawsze jakiś hajsik jest. Charm Int Life Increase o 5%. O kurde, to fajne. 30% damage'u. 148,591. Aha. Czyli to się nie wlicza, ale tak jakby do tego. A ile mi to da HP? 200? Około 200 HP chyba. No. Dobra, niech będzie. Powinno być ok. I gambling. Pytanie, czy tu może coś fajnego polecieć? Kurde, nie wiem. Zagamblujemy może sobie, co? Oha, runa. Ostatni raz. Oha, no i tyle. Pamiętajcie, że hazard nie popłaca. No i wpadł levelek, 16 level. Jeszcze udało się wbić przed bossem. Zdajemy sobie kolejną siłę. I aktualnie mam 6% crit strike damage'u. 3% projectile speed. Czy ja mam tu jeszcze siłę? Nie, więc jeszcze siły nie będę miał. Więc teraz pójdziemy po prostu do góry. To nie będę szedł, bo tu jest shit. Unlocked charm slot. O, w to bym mógł pójść. To jest fajne, no. To jest ciekawe. Dobra, na razie pójdziemy tu i chyba po to. Jest kolejny bosik, tym razem szatan. Przedostatni bosik. Później będzie jeszcze jeden. Szatan też myślę, że szybko powinien pójść. Ty, a on się nie zmienił trochę? Nie wyglądał inaczej? Jakoś tak wydaje mi się, że lepiej wygląda, ale... Nie wiem. Ciekawe, czy ta ściana jest mnie w stanie zabić. Jestem ciekawy, ale nie chciałbym sprawdzać. Jednak mimo wszystko. Jakbym miał tu znowu iść kolejny raz, to trochę lipa. Ale no trochę długo go biję, kurde. Jeszcze trzeba by było podbić troszkę damage. Ale on też ma 50 milionów HP, nie? No to też jest trochę. Już połowę mu zbiłem. Także tu raczej na spokojnie powinien pójść. Nie wiem co by się musiało stać, żebym padł. Chciałbym chyba stanąć sobie w tej ścianie. Innej opcji nie widzę. Przydałyby się w ogóle jakieś może potki na damage na takie bossy? Jak bije boss, sobie odpalam, mam zwiększony damage.
Zwykłych potek w zasadzie nie potrzebuję. Więc można by było coś pomyśleć o jakichś specjalnych potkach, nie? Na cooldowny. Się na takie potki, które są na cooldown. Jak mam podwójką tą potkę na mowę speed, tą potkę mógłbym wywalić. Ale to zobaczymy. Dobra. Tyle. I polecimy sobie na ostatniego bossa. O, znalazłem rifta. I jest dungeonik. Więc fajnie, bo sobie glyfa ulepszymy. I być może poleci jeszcze jakiś glyf, zobaczymy. Te w dungeonie, te mobki, mam wrażenie, że są troszkę bardziej tanki. Ale powinno być ok. O, już poleciał jakiś satanik Estier, tarcza. To nadaje? Plus 3 dolar skilli. No, ale spoko, ciekawe. No i niestety tego dunga nie udało mi się dokończyć, bo zapatrzyłem się i niestety wywaliłem się na trzecim poziomie. A szkoda, bo już blisko było. Ale jest jak jest. Jestem w miarę tanki, ale w tych dungeonach jednak dalej trzeba uważać. Bo się można wywalić. Jest i bosik, ostatni bosik. On powinien też pójść dosyć szybko. Tak mi się wydaje. I za pierwszym razem. Jak się wywalę na nim, to bez kito będzie mi smutno. On ma 50 milionów życia. Idzie całkiem szybko. Nie wiem, po ile te ściany biją. Które sobie tutaj lecą. Ale mam nadzieję, że nie są w stanie mnie one-shotować. Nie, no, ten boss jest ogólnie dosyć łatwy. Starczy patrzeć, co on kastuje i w zasadzie tyle. Odsuwać się od tego dziadostwa, od tych masek. Nie ma żadnego problemu. O, teraz mnie trochę te maski dziabnęły. I co, druga faza będzie? A. Dawaj, tą drugą fazę szybko też pykniemy sobie. Macki. A ten boss nie walił jeszcze jakimiś kamieniami z nieba? Mi się wydaje, że on robił coś takiego. Ale kurde, nie wiem. Teraz bym się wywalił, nie? Bo wszedłem w to. Te macki. Niefortunnie. Na to trzeba uważać jedynie. W tym bossie. Jakbym sobie stanął w tych maskach, to myślę, że ten boss, te macki byłyby mnie w stanie zabić. Dobra, no i tyle. Mysterious Key. Co to? Indorne Farum. Accept. Okej. Indorne Farum. To jest jakaś mapa? Gdzie to niby jest? Nie widzę takiej mapy. Chyba, że to jest tu? Nie. Tutaj. Mysterious Key. No i gdzie mam tego użyć? Czy? Tu co? A nie, to jest ten. Jewelcraft. Nie mam pojęcia, gdzie mam tego użyć. Dobra, whatever. Także mamy to. I czy mogę teraz wyjść na wyższy hell? Mogę.
Ja, ale te dwa są dalej zablokowane. Czemu? Żeby musiał Valhalla zrobić? Kurde, to lipa. Dobra, zobaczymy jak pójdzie na Helu Trójce od razu. Na Hela Trójkę wydaje mi się, że mogę być zbyt słaby. Uwaga. A, nie, tutaj to damage nie mam. No, to mam za mały damage na trójkę. Spróbuję coś tam zabić, ale... Nie no, szkoda czasu, żeby się na tej trójce bawić. No, za długo to pada. Dobra, także tyle. Bułka zrobiona. Chyba, że jeszcze zrobimy Valhallę. No bo tam prawdopodobnie trzeba ją zrobić, żeby odblokować te dwa ostatnie poziomy trudności, ale pewności nie mam, czy tak jest. Kiedyś tak nie było.